Wczoraj byłem na poczcie, odebrałem 4 pisma, 2 z sądu bodaj, ileś tam z prokuratury, 2 z prokuratury. Takie myśli mi ostatnie dni zaczęły chodzić, że może już gdzieś widnieje na jakiejś liście najbardziej niebezpiecznych. No jeśli nie przestępców, to przestępców wśród księży w Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej Polskiej. O takęśmy to Polskę walczyli. Diabelskie państwo? To jest diabelskie państwo. Od razu, żeby nie było diabelskim państwem, nie jest państwo tylko pisowskie. Samy było SLD-owskie, PO-owskie. Są wszystko diabelskie państwa. W wydaniu polskim, a w świecie w innym wydaniu jakichś tam konstelacji politycznych, ale partii politycznych, które jakby się nie różniły jakimiś programami socjalnymi, to jeden utrzymują stały element: Pan Bóg nie jest nad nami. No, sama nazwa, że państwo jest suwerenem. Suweren to jest ten, który dzierży pełnię władzy i nie ma nikogo nad sobą. Jak państwo jest suwerenem, to kto jest suwerenem? Co to jest państwo? Ja państwo. No to słuchajcie takich właśnie ja państwo. Ja państwo, to najpierw przeczytam. Ja państwo, ja sąd, ja sąd. Protokół rozprawy głównej, odpis. Dnia 22 czerwca 2023. Sąd rejonowy Poznań, Stare Miasto w Poznaniu, w Wydziale 8 Karnym, sprawa Michała Woźnickiego. Proszę bardzo, Michała Woźnickiego. Przewodniczący sędzia Rafał Parnowski, protokołant Zuzanna Markiewicz, protokołant tam wydano. Wywołano rozprawę o godzinie 9. Rozprawa odbyła się niejawnie. Sąd postanowił. Na podstawie artykułu 49 ust. 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych nałożyć na oskarżonego Michała Woźnickiego karę porządkową w kwocie 1 000 zł, albowiem zabierał głos bez udzielenia mu go, a nadto naruszył powagę sądu i porządek czynności procesowych. I taki ja państwo, ja sąd, przewodniczący sędzia Rafał Parnowski. Ja państwo, ja sąd, ja Bóg. Za co to 1 000 zł? Nie wiem, z której to jest rozprawy, czy to jest pierwszej, czy drugiej. Za to, że ksiądz stanął w obronie, że sędziemu nie przeszkadzał. Pierwsza sprawa. Przeszkadzał na szyi apaszka pana, która była kominem, że upomniał pana i wyrzucił z sali rozpraw za to, że se tę apaszkę miał na szyi, bo narusza powagę sądu. Ale nie naruszała w tym czasie powagi sądu pani policjant z dekoltem gdzieś tu, w te okolice. I tu wszystko tak elegancko otwarte, która nie wchodziła wejściem głównym, inaczej weszła do sądu, na salę rozpraw wejściem głównym, ale później zmykała wejściem dla policji i wchodziła z powrotem wejściem dla policji i wychodziła wejściem dla policji i wracała wejściem dla policji i wychodziła znów wejściem dla policji. Ja sąd. Rafał Parnowski. Wstyd. Fit, panie sędzia. Oczywiście sąd wie, co robi. Drugie z sądu. Wezwanie. Sąd rejonowy Poznań, Stare Miasto. W związku z uprawnionym się postanowieniem z dnia 18 maja Sąd Rejonowy Poznań, Stare Miasto w Poznaniu, Wydział Trzeci Karny, wzywa do uiszczenia kary porządkowej 500 zł, a to inna jest. W terminie 300 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania na konto. Sąd Rejonowy i tak dalej, a tu już jest numer konta podany. To jest pierwsza kara porządkowa. Od tego samego sędziego, ja sąd, Rafał Parnowski. Sądzący w sandałkach na bose nogi, w dżinsach jasnych. Na to nakłada średniowieczny, śmieszny łańcuch z
godłem, z orłem, jak mówiłem temu panu, że mu się gdzieś tu łańcuch przerzucił, żeby sobie poprawił, to się też na mnie rzucił, że mówię, no bronię majestatu sądu. Ja sąd. Następne, nie wiem zbyt dobrze, o co chodzi, sekretariat Poznań, 28 czerwca, sekretariat prokuratury Poznań, Stare Miasto, zawiadamia pana, proszę bardzo. Oni mają satysfakcję tam na pewno, jak piszą pana, albo inni nie zwracają uwagi. Jako pokrzywdzonego, o proszę, iż w dniu 26 czerwca wydano zarządzenie o przyjęciu zażalenia na postanowienie z dniu 7 kwietnia o umorzeniu dochodzenia w zakresie punktu 3 z artykułu tam takiego i takiego i wraz z głównymi aktami sprawy przesłano do Sądu Rejonowego Wydział Karny celem rozpoznania. Wiecie, o co chodzi? Tak jak ja. Czcigodni wierni. No i ostatnie już też z prokuratury rejonowej Poznań, Stare Miasto. Czy jak z prokuratury rejonowej, to pozdrowienia będą od kogo, szanowny pani? Poznań, 26 czerwca, zarządzenie odmowie przyjęcia zażalenia. I tu będzie nie ja sąd, tylko to będzie ja prokuratura. Pani Katarzyna Bugańska-Grząbka, prokurator prokuratury rejonowej Poznań, Stare Miasto w Poznaniu, po zapoznaniu się z aktami w sprawie o czyn z artykułu taki, 216 paragraf 1 KK, 217 paragraf 1 KK oraz 190 KK i inne oraz zażaleniem pokrzywdzonego z dnia 5 maja 2023 rok na postanowienie z dniu 7 kwietnia 2023 roku o umorzenie dochodzenia na podstawie i tam wskazane zarządził odmówić przyjęcia zażalenia Michała Woźnickiego na umorzenie, a ta pani wie, że ja księdzem jestem, zażalenie Michała Woźnickiego na umorzenie czynów z artykułu 216, 217, 157, określonych w punktach postanowieniem z dnia 7, i tak dalej, o umorzeniu dochodzenia z uwagi na to, że zostało złożone przez podmiot nieuprawniony do jego wniesienia. No i uzasadnienia jest ponad stronę, to nie będę tego czcigodnym wiernie czytał.